A teraz wspólnie z łanami, którzy prowadzili uroczysty przemarsz z kościoła pod pomnik Józefa Gawliny, przenosimy się na dziedziniec Zamku Piastowskiego, gdzie po oficjalnej odbyła się ta rozrywkowa część obchodów trzeciomajowych. Pierwotnie piknik z łanami miał odbyć się na Raciborskiej Przystani, jednak z uwagi na ostatnie okoliczności na miejsce wspólnego świętowania wybrano Zamek Piastowski, a rozpoczęto je od muzykowania po śląsku z zespołem pieśni i tańca Strzecha. Mamy przygotowane takie oto śpiewniki i można uczestniczyć w śląskich śpiewach. Konferansjerka, jak słyszymy, też jest w języku śląskim. Zaraz potem będzie pokaz kawaleryjski. Te konie, które już uczestniczyły w przejściu przez miasto, będą pokazywać, co potrafią, a potem będą przejażdżki dla dzieci. A co potrafią, pokazywały nie tylko konie, ale również, a może przede wszystkim, jeźdźcy kawalerii ochotniczej, którzy byli najciekawszą atrakcją dzisiejszego popołudnia na dziedzińcu. I to właśnie ich pokaz kawaleryjski elementów musztru oraz władania szablą i lancą budził największe zainteresowanie. Jesteśmy oficjalnym spadkobiercą, kontynuatorem tradycji 4. Pułku Łanów Zaniemeńskich, Pułku Kawalerii Przedwojennej, 2. RP. Obecnie skupiamy, właściwie jak widać, większość ludzi młodych i w wieku średnim. Natomiast wywodzimy się z koła pułkowego, które powstało po II wojnie światowej w Londynie. Od tego czasu grupa takich zapaleńców jak my jeździ konno, jest kawalerią ochotniczą, ćwiczy, trenuje i jest tu dzisiaj z Państwem. Na pikniku, na który mimo mało zachęcającej pogody z godziny na godzinę przybywało Raciborzan, można było również spróbować grochówki, wziąć udział w grach i zabawach z harcerzami chówca ziemi raciborskiej imienia Alojzego Wilka oraz przyjrzeć się broni, oporządzeniu i wyposażeniu wojskowemu, które zaprezentowała jednostka strzelecka 3054 Raciłusz. Jakie znaczenie ma dla Państwa to dzisiejsze święto? No, bardzo ważne, no, odzyskanie konstytucji, więc też, żeby dzieci zobaczyły czerwoną flagę i żeby, no, widziały, co to jest wojsko, co to jest koń, jak to w Polsce u nas się działo, jak kiedyś żołnierze tutaj walczyli o nasz kraj, więc to jest bardzo istotne dla naszych dzieci i dla naszego dalszego przekazania historii. Czyli uczestniczą Państwo w tych uroczystościach co roku? No akurat, no, dziewczyny są w takim wieku, że postanowiłam po raz pierwszy, żeby już coś z tego wyniosły, tak? No myślę, że to już szkoła też ich kierunkuje i jest to istotne, żeby tego doświadczyły na co dzień. Na zakończenie pikniku zaplanowano jeszcze m.in. spektakl Czerwony Kapturek po śląsku w wykonaniu grupy teatralnej na śląskim podwórku z Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu oraz koncert kwartetu smyczkowego Appassionato.